No to tak jak mówiłam. Komu mówiłaś? No tobie. Mi? A ja nic nie pamiętam, moi drodzy, ja... Nie... Opowiedz troszeczkę, co się dzieje u ciebie w garażu, jakie są twoje plany. Jestem bardzo ciekawy. Czemu Leopard pyta? Opowiadaj. No bo powiedziałeś, że jest super. I że sobie mogę robić. No I nie, no. w sumie ósemka to była jakaś masakra, ale dziewiątka jest bardzo, bardzo spoko. Ale wiesz co, uderza mi to po prostu, nie mogę tego po prostu zdzierżyć. Czemu tak nagle ściszyłeś głos? Troszeczkę głośniej, spokojnie, spokojnie, teraz możesz mówić A głośniej. przed chwilą narzekałeś, Boże, jak ja cię głośno O, słyszę. coś takiego, taki ton zachowaj, tak możesz mówić, o tak, tak będzie idealnie. No, po prostu muszę dbać, aby było mi tutaj na mikserze odpowiednia głośność, bo nie może być taka niziutka, taka malutka, no to wiesz. Dobra, nie narzekaj. Ale ja właśnie będę cię Zawsze mogło prowokował. mnie nie być. Słuszna uwaga, ale jesteś, więc zostańmy przy tym stanie rzeczy, okej? Zostańmy przy tym stanie rzeczy, moi drodzy. Witam serdecznie raz jeszcze, moi drodzy kochani. Cześć, Matix. Cześć, ZKK, witam serdecznie, Łukasz Zmysłowic. Moi drodzy, ja już tutaj na początku robię zwiady, podświetlam do Natalii. Natalia, czy gdzie są twoje strzały? 852 uszkodzenia, w te 92. Świetny początek tej bitwy, Natalia. Będzie robić strzał na przejeździe, ma idealną okazję, obieg 431, drugi, trzeci. Jadą, jadą, niestety, Natalia, nie widzę uszkodzeń, nie widzę uszkodzeń. Gdzie są twoje uszkodzenia? Kochanie, gdzie jest Dobra, jak demet? tak mówisz, to się Gdzie stresuję, jest demet? okej. Gdzie jest demet? Gdzie jest demet? Teraz masz okazję i... Nie mam okazji. Jak to? No niestety, no tak Zbieram wyszło. pociski, zbieram pociski. Co się dzieje? Czemu się tak dzieje? Odbija mi? Nie, czemu? No wiem, no to normalne. Cześć, Ola, siemanko. Jezus, nie da się teraz strzelać tym czołgiem. Przez ciebie, bo ty tak źle działasz na mnie. Ej, mówiłaś, że ten czołg ma niesamowite działo. 507 uszkodzeń to twój chyba pierwszy demet w tej bitwie, zgadza się? Nie? Nie, już drugi? Nie, no pierwszy. A, jednak jestem czujny obserwator. HWK30 zebrał salwę, już wylądował w garażu. Jedno z pierwszych pytań, jakie tutaj widzę na czacie, to pytanko od M. Gostyński. Od kiedy jesteście razem? No właśnie, od kiedy jesteśmy razem? No ty musisz takie rzeczy wiedzieć, ty jesteś kobietą. Aha. Nie, no to właśnie ty musisz wiedzieć, bo właśnie mężczyźni nigdy nie wiedzą i teraz masz szansę się popisać i powiedzieć. Ale wiesz co, mi się wydaje, że jednak należy utrzymać formę pytania ja, odpowiedzi ty. W końcu ty jesteś gościem, no nie wypada mi tutaj odpowiadać na pytania, które Aha, zadano czyli nie tobie. wiesz, tak? Ja bym tego tak nie przedstawiał. Nie, no będzie gdzieś od roku chyba ponad, w sumie już. W sumie rok. W sumie ponad, no. No właśnie, no właśnie. To jest dramat, to jest dramat. To jest dramat, nawet sama nie wiedziałaś, tak mi się wydaje. Takie Aha, są nie no. fakty. Ja nawet pamiętam dzień i Tak, miesiąc, dzień, także... godzinę, minutę, sekundę, milisekundę. Wszystko mam zanotowane, ja tu mam zanotowane. Przygotowałem specjalnie na live'a. Żeby cię potem wypominać, że nie Dokładnie. pamiętałeś. Całe życie potem będzie mówić, a ty nie pamiętasz tego! No, no, no. Jak długo Natalia Grawota, Olaf zapytał. Długo. Ja no nie wiem, chyba 2014 rok jakoś zaczęłam. Coś takiego. Coś takiego. O, już drugi frag w tej bitwie. Takie w milimetry. Kuba napisał, że chciałby zobaczyć ciebie, Natalia, na artylerii. Czy planujesz dzisiaj grać artą? No, mogę zagrać. A czemu taki smutny głos masz? Co się No, mi się stało? stresuje, no Jezu. Ale czemu ty się stresujesz? Zobacz, jak świetnie ci idzie. Właśnie oddałeś strzał w Caernarvona, chyba go zaraz skończysz. Nie, no to rzeczywiście. No zobaczcie, moi drodzy, Natalia ma już pierwszego fraga w tej bitwie. I co dalej teraz? Co dalej?
Co za pytanie? Pytanie do Natalii, czy multi jest upierdliwy? Boże, to mało powiedziane w sumie. To mało powiedziane? Halo, 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 ale to miałeś mnie w dobrym świetle przedstawiać, a nie. Takie rzeczy to wiesz, no tak nie wolno. Ja jestem osobą szczerą, nie mogę kłamać. No w sumie prosiłem o szczerość, kurde noż, ja to jednak głupi jestem. Aj, jak zwykle, zła decyzja. Przyjechałbyś tutaj. Nie pomogę ci, wiesz, nie mogę ci pomóc, niestety. Przykro mi, ale to jest zbyt ryzykowne, nie będę narażał swojego życia dla ciebie, no jak to tak? A podświetlisz go? O, spadam! Czekaj! O nie, strzelają do mnie. Schowaj się! Schowaj się, jadę ci pomóc! Czekaj! Ale jak zginiesz, od razu ci mówię, że będę krzyczał. No to jakby już ginę w sumie. Czekaj! No nie, no jeden strzał zabrakło, prawie go mieliśmy, moi drodzy, no zobacz. Teraz mnie trafi chyba, trafi mnie, ała, dostałem strzała. Kurde no, tak mi właśnie pomagasz, w ogóle mi nie chcesz pomóc. Narażasz mnie na straty. Ała, ale dobra, zabiłem go, dobra, jest git. Dobra. No to nawet. Jak tam uszkodzenia, ile zrobiłaś? 2150. Ale czemu ty taka smutna jesteś? No nie jestem smutna, no jestem zestresowana, już ci tyle razy o tym mówiłam. Ale nie stresuj się. Jeszcze jakby to było zaplanowane, nie tak jak zawsze, że w ostatniej... Moi drodzy, Natalia powiedziała, że ona bardzo chce dzisiaj live'a robić. I teraz mówi mi, że ona jest zdziwiona, że live'a zrobiłem. Dokładnie tak. No właśnie. Muszę się przyzwyczaić po prostu. Kiedyś mi minie, tak? Jakbyś zrobił ze mną częściej live, jakbyś mnie częściej tak, zapraszał, no, oczywiście. Musimy dążyć do tego, że wszystko jest moją winą, oczywiście. Tak. Chyba logiczne. Jest dokładnie tak, jak mówisz, nie ściemniasz, nie kłamiesz, jest tak, jak mówisz. Bo kobiety zawsze mają co? Rację. Tak? Dokładnie. A, szlak, myślałem, że powiesz nie, to nieprawda, to jest stereotyp. No niestety nie. Ej. Pamiętaj, że miałam być dzisiaj szczera. Ale jak to szczerość? Ale to mi się nie wydaje, że to jest szczere. To nie może być szczere. Ty nie jesteś taką osóbką. O, ale mi strzał za 897 uszkodzeń. Dobrze, chociaż tobie bitwa wyszła. Ale no to musiała, wiesz, no to taki dobry gracz przy tobie jestem. Osłaniasz, asokurujesz, no to robi damage. To szkoda, że ja taka słaba jestem przy tobie zawsze. Mhm, dokładnie. Dokładnie jest tak, jak mówisz. Pierwsza klasa, moi drodzy, 3653 uszkodzenia. Zobaczmy, jak to nasza Natalia. Czwarty wynik uszkodzeń w bitwie, 2150 damage'a. Jak skomentujesz swój rezultat w tej bitwie? Ważne, że coś zrobiłam. Ale nie, to nie była zła bitwa, to była naprawdę dobra bitwa jak na dziesiątki, to możemy być zadowoleni, wydaje mi się. No, nie było źle. Dobra, wybieraj. Tylko nie było źle. Myślałam, że powiesz, no, jestem bardzo 12 bitwy, mogło być lepiej, nie, ale mogło być gorzej. Tak było 7 tysięcy czy coś. No 17 tysięcy może od razu. No, to już w ogóle. Mhm, dobrze. No słuchaj, no ja nie będę dla ciebie aż tak miły, żebyś non-stop grała na dziewiątkach, które expisz. Ja będę troszeczkę mniej uprzejmy i zaproponuję czołg. Może poziomu 8. Co ty na to, aby wziąć jakąś ósemeczkę? No, okej. A jaką bierzesz? Zastanawiam się, analizuję. Wydaje mi się, że skłonię się ku 50 prototypa, bo mam go gotowego, no to będę mógł go szybko wybrać. Cyk. No. To ja sobie... A to ja widzisz, no... Ja nie umiem żyć pod presją.
Wiesz co, mogłeś powiedzieć, że 75TS weźmiesz, też bym wziął. Byłyby dwa ładne czołgi niemieckie. A ty jak zawsze tutaj wyjdziesz przed szereg, weźmiesz piękniejszy czołg, ja nie wiem, no. No chciałabym 50 TP, ale nie miałam go gotowego, tak jak ty to powiedziałeś, że tak to szybko, szybko. Ja nie mogłam szybko. Dokładnie. Jak zwykle. Pytanie do Natalii. Zawsze jakieś wymówki. Jaki jest twój ulubiony czołg? Ciężkie pytanie, bo nigdy nie mam jakichś bardzo ulubionych, ale teraz mi się na przykład spoko gra tym Leopardem. Ale może jeszcze jakiś inny, nie wiem, T-55A? No, jeszcze tego lubię, ale dawno nie grałam w sumie nim. Czyli bardzo taki ulubiony, ulubiony, ale jednak nieogrywany, taka ściema. No, teraz muszę expić, wiesz jak to jest. Expić, expić, expić. A ile ci brakuje do Leoparda 1, że tak expisz? Intensywnie. Bardzo dużo. Bardzo dużo, nie masz tematu. Potrzebuję 180. No, nie mam. Ajajajajajaj. To jest dramat, moi drodzy, to jest dramat. Kiedy ma być drugi poziom stalowego łowcy? To jest takie pytanko ogólne, Lord XYZ. Niebawem. Dla Natalii za udział 21 chyba. 19 zł i 1 grosz. Siemanko, Sławek Kosieracki, bardzo serdecznie dziękujemy. Lord zapytał tak, o uwaga. Co Natalia lubi pić? No i teraz masz problem. No i teraz masz duży problem. Jak z tego wybrniesz? Jakieś soczki. Wodę na przykład lubię. No, kawusie. No, bardziej wodę, ale nie na łęczowiankę, tylko tą drugą, której nie kupujesz. Aha, czyli teraz chcesz powiedzieć, że to jestem ten zły? No. Nie chcesz mi kupować mojej ulubionej wody, no to... Czyli to ja jestem ten zły, tak? Konkretnie w tym momencie stwierdzasz, że jestem ten zły. No ogólnie ty to powiedziałeś, tak? Nie ja, tylko ty. A, jest ładny strzał, Visa 2. Jak tam uszkodzenia, kochanie? 357. Rozkręcasz się? Tak, tak, powolutku do przodu. Nie za dużo, nie za dużo. Zrobisz strzał 277. Będę do niego strzelać. Ale oczywiście nie przebiję. Jak na razie u mnie ciszę, nie mam w ogóle nigdzie możliwości szturmu, więc pojadę troszeczkę bardziej na lewo. Godzina na szczęście jest po drugiej stronie, więc to jest luzik. Co Natalia lubi ogrywać oprócz WOTA? Jest jakaś taka gra? No wydaje mi się, że teraz nie bardzo chyba, ale kiedyś tak. No mów, mów, opowiedz sama. To zależy w sumie od humoru. No bo czasem mam tak, że w WOTA nie umiem, nie lubię grać. Spokojnie, nie stresuj się, wyklepiemy. A i właśnie w takich momentach na przykład sobie czasem Minecrafta pogram, Simsy. W GTA też przecież wcześniej dużo grałam. No. Teraz jakoś już. Ale ostatnio WOTA głównie, tak? No ale przecież WOTA też ostatnio długo nie grałam. No to mówisz, że teraz dopiero WOTA, bo wcześniej, no to nie. No. Siemanko, Jarosław, witam serdecznie. Albo jedzonko, tak mi się wydaje, że będzie milej. Jarosław to tak bardzo oficjalnie. No ja też witam. Witasz? Witam. Witam. Ach, dobra, porobiłem tego 277, choć nie miałem golda, musiałem go zgąskować najpierw.
Ej, Szarfutur wyjeżdża na mnie. Chyba. Nie, to po ciebie jedzie! Po ciebie jedzie! Muszę ci pomóc! Godzilla! Godzilla, 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 Godzilla. Nie, 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 nie. Uważaj, Szarfutur po ciebie będzie jechał. W sumie no to cała drużyna po ciebie jedzie. No, no, no. Dokładnie. Ile udało się zrobić uszkodzeń? Opowiadaj. Pochwal się. 2155. To ładnie, to znowu bardzo ładnie. Dzisiaj masz chyba dobry dzień jednak, kłamałaś. Ty często mnie tak okłamujesz w sumie, widzę w tym związku. Non stop jakieś tutaj kłamstwa lecą. No ja mam dzisiaj kiepski dzień, a teraz non stop 2000 uszkodzeń. Tak, dokładnie, często zawsze kłamię. No, bardzo dużo uszkodzeń. Przedstawię mnie w takim złym świetle, super. Fajnie, miło mi bardzo, wiesz? Mam nadzieję, że ci bardzo miło. Mi też byłoby miło przy tylu widzach. Hubertus doradza ci, żebyś zagrała IMX-em 30, bo jest dużo przyjemniejszy niż Leopard PTA. Ja się z tym zdecydowanie nie zgadzam. Według mnie Leopard PTA to jest naprawdę rewelacyjny czołg. I IMX 30 na pewno nie ma do niego podjazdu, ale... Może grałaś IMX-em 30 i ten, wiesz, dziewiątka francuska. No wiem, ale nie grałam. Niestety. Aha. Więc nie mam porównania. Aha. No to ładnie. No przepraszam. No, widz tutaj proponuje, a ty mówisz, że nie grałeś. No wiesz, mi byłoby wstyd troszeczkę. Ale chcę cię znów pochwalić. Drugi wynik uszkodzeń w bitwie. Kurde, w szoku jestem. To, że ja zrobiłem troszeczkę więcej, no to oczywiste, no bo jednak polski czołg, moi drodzy, ale to nie zmienia faktu, że Natalia zagrała naprawdę ładnie. Na dziesiątkach trzeba podkreślić, czyli no naprawdę dzisiaj jest forma. Przed chwilą ładny wynik, teraz ładny wynik. Czy nie idzie tobie przypadkiem troszeczkę za dobrze? No może odrobinkę. Czy... Co wzięłaś? Nie udawaj, że nic się nie dzieje. Nie udawaj, nie udawaj tej ciszy. Ja doskonale słyszałem tam, no. No, dzisiaj fajna pogoda była, naprawdę. Nie było fajnej pogody, było ponuro, pochmurnie. No, ja tam nie narzekałam w sumie. Co wzięłaś? Opowiedz troszeczkę, widzę, może o swoim pojeździe. Jesteśmy bardzo ciekawi, zafascynowani, jak to u ciebie jest z tą artylerią, no bo to jest naprawdę ciekawe. Zobaczmy przebieg służby. Statystyki, infografika, 7107 bitew na arcie. Na te 92, 174 bitwy. Kobiety, kapitanie, nie kłamią. One prezentują własną, subiektywną interpretację rzeczywistości. Nie mam niestety nic na swoje wytłumaczenie. 10 zł. Jedzonko, w pełni się zgadzam, dokładnie. Lepsze wyniki niż 90% graczy, średni damage 1824. Jak to skomentujesz? Ja jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko skomentujesz? Lepsze wyniki niż 90% graczy na artylerii. No? A przypuszczam, że teraz jest nawet lepiej, bo na początku się uczyłaś artylerii tej. Nie, lepiej nie będę nic już gadać. No, ale może jakieś tutaj byś przedstawiła nam, nie wiem... Argument. Ja bym chciała zauważyć, no, że ty strasznie się mnie czepiasz i chyba ja muszę zacząć czepiać się ciebie. O, tego byśmy chcieli, no bo będzie ciekawiej. Zacznie się wojna na live'ie. To chciałabym zauważyć, że ty wziąłeś kołowca. Ale ja to zrobiłem tylko z myślą o tobie, kochanie, żeby ci pomóc podświetlać. Żebyś miała piękne spoty. Kochanie, słuchaj, ja już nawet zmienię teraz delikatnie temat, słuchaj, zrobimy coś takiego, że ty mi powiesz, gdzie ty byś chciała, żebym miała podświetlić czołgi. Gdzie ci podświetlić czołgi? Na środku, tutaj? Domyśl się. Tam? Nie wiem, może być chyba. Dobra, no to skup tam. No ja jeszcze ładuję. Ja ładuję. Ale po co ładujesz? Nie mogę ci tam załadować pocisku, szybciej będzie? No, fajnie by 40 było, sekund. O, proszę bardzo, masz cele. No to już możesz tam. No, jeszcze ładuję. A ty zawsze te wymówki masz, ja nie wiem, ładuję. Kurwa, na pół godziny minęło, ładuję. No dobra. To mów jak coś. No to podświetlaj teraz, już jestem gotowa. Dobra, spróbuję. Proszę bardzo. Może być kranwik? Mhm.
Nie wiem, zobaczymy, czy go trafię. No to ja czekam na pocisk. Piękny za 438 uszkodzeń! Piękny start Natalii w tej bitwie, moi drodzy. No to ładnie, no to ładnie szaleje. Jest centralny? Chyba tak, nie pamiętam już, to było Ach, dawno. Kurde, ta precyzja. Siemanko, Damianie. Witam serdecznie. No tutaj chyba najlepiej będzie, jak teraz będzie tutaj, o właśnie, tutaj próbowała, bo tutaj trzeba pomóc koledze. No, ale jeszcze ładuję chwilę. Widziałeś to? Nie. Zderzyłem się z Markiem, Marek kurna we mnie wjechał i go zabiłem, bo mam perki na taranowanie chyba. I biedny go zmiażdżyły. Marek. No niestety, panie Marku, przepraszam najmocniej, to nie było celowe, nawet nigdy nie trafiłem, bo nie ogarnąłem tego wszystkiego. Ale sieczka, moi drodzy. To jest za szybkie dla mnie, nie mogę odpowiadać na pytania, przepraszam najmocniej. Za stare nagranie kołowcem już jesteś. No, niestety. A ty jak grasz kołowcami? Opowiadaj. Świetnie mi idzie, naprawdę. Jak tam? Słyszałem, nie, że misji nie robisz regularnie. Tak, trzecia biegłość już zaraz wpadnie. Trzecia już, ja myślałam, że czwarta. No, ty się nie starasz w ogóle. No, przepraszam. No, ale no, na szczęście mam nadzieję, że niedługo będzie, to nie będziesz musiała się wstydzić. Pytanie do Natalii. Kto jest lepszy? Ty czy Multi? 369 uszkodzeń z twojej strony, tylko mówię. Ale w czym lepszy? No, w World of Tanks chyba tutaj pytanie. To wiadomo, że ja. Nie. Lol. Jestem młodsza. To znaczy, że lepszy refleks. Wszystko wychodzi. Tak, dokładnie. No ja nawet nie potrafię strzelać. Widz, słuchaj, wiesz co zrobił? Pozdrowił. Ale tylko ciebie. O, dziękuję bardzo. Ino, hej, tak nie wolno. Tak trzeba, nawet bym powiedziała. Ej, no naprawdę, wiesz co? Jak tak dalej pójdzie, to ja po prostu będę płakał w kącie i tyle. No, naprawdę, no wiesz co? Powinnaś mnie wspierać, powiedzieć, no ale no Multiego też byś pozdrowił w sumie, no. I ty zawsze masz pozdrowienia. Aha, czyli teraz już nie muszę w takim razie, tak? Dokładnie. No dobra. Teraz kolejne mnie pytanie. Się cieszyć. Ile masz lat? No ja bym się stresował w tym momencie, no. To już chyba nie 18 jednak. Chyba jednak nie. Niestety. Mówisz, że więcej. Ale nie aż tak dużo więcej, prawda? Nie no, chyba gdzieś 22 prawie. Chyba 22. Ja tylko ci powiem, że przez twoje słabe klikanie niestety rywale wjeżdżają już na naszą bazę. Tak, to moja wina. No ale jakbyś lepiej klikała, no to nie byłoby takiego... Jak ty byś lepiej podświetlał drużynie. Ale niestety nie strzelają ci artylerzyści, kochani, wiesz. Właśnie arty strzelają, a ja jestem tylko artą. No tak czy inaczej, dobrze mi poszło. Tak? Czemu? No czemu nie? O, i koniec. O, jeszcze z podpaleniem na koniec. Za ile trafiłeś grilla? Za 584 plus... Kurde, byś miała więcej uszkodzeń ode mnie. Ile zrobiłaś? No zobaczymy po bitwie. A, jeszcze chcesz mieć tutaj pole do popisu? Jeszcze jeden strzał więcej będzie? Przewidujesz jeszcze jeden strzał? Nie, no już chyba nie zdążę. A ile do przodowania? 12 sekund. A, 12 sekund, trochę długo. Z lewej strony 140 jedzie na ciebie, niestety. No, będziesz musiała w nią strzelić niemal od razu, bo cię objedzie od razu też. 3, 2, 1. Z prawej strony
na strefę wyjeżdża. Trawienie 577 uszkodzeń! Ba, 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 ba. Pięknie! Nobel 567 wpłacił 10 zł. Ja tego objechać. Tak, objechać go? Tak. Bardzo serdecznie dziękuję, Bombel. Piąteczka, witam serdecznie na live'ie. Cieszę się, że udało ci się ogarnąć swoje sprawy. No to, moi drodzy, jestem przekonany, że Natalia zagrała lepiej ode mnie w tej bitwie. Coś czuję, że damage twój kręci się w okolicach 3000. Od 2,5 do 3000, zgadza się? Nie mogę ci powiedzieć. A jak to nie możesz mi powiedzieć? Czemu? No nie mogę, koniec. Ale czemu? Bo to tajemnica, niestety. Ale państwowa? No, mama mi nie pozwoliła mówić takich rzeczy. Okej. Okay. Przykro mi jest teraz. Naprawdę, no. Nie, no spokojnie. Kiedyś się dowiesz. Siemanko, prosto, witam serdecznie. Cześć, Bartek. O, słuchaj, Pablo wyrównuje szansę i przesyła pozdrowienia tylko dla mnie. O. Widzisz? Oliwa sprawiedliwa. No niech będzie już. Co Natalia najbardziej lubi jeść? No ja mam pewien pomysł po ostatnich tutaj przygodach. No. Co, zgaduj. Nie, ja nie będę zgadywał, to jest pytanie. Nie, to musisz powiedzieć, ja ci powiem, czy to... Nie, ja ci nie będę ułatwiał zadania, chcesz byś troszeczkę popowiadała, bo ty za mało mówisz. Nie, właśnie bardzo dużo mówię. Tak? Jakieś dowody? Co najbardziej lubisz jeść? No, ty wiesz. Nie. No sushi. No, tutaj muszę powiedzieć, że Natalia robiła sushi... Wczoraj? Nie, przedwczoraj. Przedwczoraj. Przedwczoraj i przedwczoraj. No i podobno się rozeszło ekspresowo. Cóż to się stało, moi drodzy? Zobaczcie ją! Ona jest szalona! Zobaczcie jej występ na artylerii. Wzięła Artę. Ja o niej mówiłem w fontannie wiedzy, że ona niestety ma te predyspozycje do klikania nadzwyczajne. 3707 uszkodzeń artylerią. Natalia mogłaby 3 biegło się na artylerii zrobić tak. Machnęłaby ręką, od razu by się jej udało. To jest po prostu niedorzeczne, moi drodzy. Co ona robi na baboku? 3707 uszkodzeń. Nadzwyczajna bitwa w wykonaniu Natalii. Coś strasznego, co robi biednym graczom. Nawet ja zrobiłem drugi wynik, ale nie byłem nawet blisko jej rezultatu.